Bo zarówno arcykapłanka, jak i błazen, jak i cesarz są wolni i niezależni od opinii innych, co inni o nich myślą, co inni o nich mówią. I są wolni od takich rad dobrej cioci, czyli nie pytają wszystkich znajomych, co ci znajomi myślą na temat ich pomysłów, na temat ich planów, na temat ich marzeń. Tylko jeżeli potrzebują rady, to idą do specjalisty, i wtedy uzyskują tą radę od niezależnego doradcy, który nie ma jakichś powiązań, albo nie ma jakichś takich ukrytych swoich własnych celów i nie manipuluje wtedy, nie podaje takich rozwiązań, które są dla niego dobre, a nie dobre dla ciebie. Jeżeli tutaj chodzi o dobrych doradców, to jest to dzisiaj znowu taka wskazówka na sprawdzenie autorytetów, ponieważ nie każdy doradca jest naprawdę dobrym doradcą i niektórzy mają swoje własne cele, niestety i dlatego manipulują czasami osobami, które zgłaszają się do nich o pomoc. O tym należy pamiętać i z tą energią Cesarza, którą za chwileczkę omówię, przefiltrować te wszystkie autorytety, czy naprawdę są. Autorytetami, czy naprawdę są takimi cesarzami, do których warto pójść i poprosić ich o radę i o pomoc? Idziemy dalej. Arcykapłanka jest w połączeniu z cesarzem tą właśnie energią przyjęcia, materializacji, uwolnienia się od obcego wpływu, czystości i działania z głębi serca. A nie rozumu. To jest bardzo, bardzo ważne u arcykapłanki, ponieważ jej wszystkie właściwości, wszystkie właściwości wyższe czy zdolności wyższe, pochodzą od źródła. Czyli tylko poprzez czyste serce. Mając połączenie z tą energią, może dać nam dobrą radę, może nam pomagać, może nas uzdrawiać. Jeżeli my sami jesteśmy w energii arcykapłanki, to tylko jeżeli mamy czyste serce w połączeniu z energią wyższą, możemy aktywować te nasze zdolności. Te zdolności jasnowidzenia, widzenia, jasnosłyszenia te zdolności, które służą. Dla dobra, dla dobra świata. I zwróć uwagę, prawdziwa arcykapłanka zawsze służy dla dobra ogólnego i dla dobra Ziemi, świata i wszechświata. Nie kieruje się swoim malutkim ego i nie zaspokaja potrzeb swojego małego ego. Mamy to dzisiaj aż trzy razy. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo.